Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, Wylubię. I zapraszam na film o dwóch mistrzeniach brytyjskiego kryminału. Dorota i Agata. Debiutowały prawie w tym samym roku. Pisały ten sam gatunek. Obie wybrały za swoich detektywów mężczyzn, Dorothy Sayers i Agatha Christie. O nich dzisiaj będzie mowa. A dlaczego? Ponieważ niedawno ukazała się pierwsza część kryminałów z Lordem Peterem Wimsayem Doroty Elsayers, Sayers, a o Agacie Christie napisano dwie bardzo ciekawe książki, które przybliżają postać ten, tej autorki z nieco innej perspektywy. Zaczniemy od Doroty Elsayers. Sayers. O tej autorce słyszałam, że była nawet sławniejsza od Agaty Christie, i w zasadzie chciałam jakoś zbadać ten wątek. Chciałam się dowiedzieć, czy to jest prawda. Okazuje się, że Dorothy Sayers jest, czy raczej była, trzy lata młodsza od Agaty Christie, ale obie zadebiutowały prawie w tym samym roku. Otóż Trub wannie, książka, o której dzisiaj wam będę opowiadała, czyli pierwsza część kryminałów z Lordem Wimseyem ukazała się w 1923 roku. Natomiast pierwsza powieść kryminalna Agaty Christie, czyli tajemnicza historia w Styles ukazała się w 1920 roku. I Agata Christie, jak się okazuje, tworzyła częściej, pisała książki szybciej niż Dorothy L. Sayers i wydawała je w szybszym tempie. Dorothy L. Sayers opublikowała około 11 czy 12 części z łysym a Agatha Christie naprodukowała kryminałów około 90, a może i nawet więcej. I teraz tak, czy Dorothy L. Sayers była popularniejsza? Zaraz do tego dojdziemy, ale najpierw opowiem wam o książce pod tytułem Trup w wannie. Jest to książka która opowiada taką historię dotyczącą znanego londyńskiego architekta, który w swojej wannie, której się niedzieli, znajduje nagiego trupa. Nagiego, bo nie można nazwać nakryciem ciała złotych binokli, które są znalezione tuż przy nim. I sprawą oczywiście interesuje się policja. Ale policja, jak to policja, nie za bardzo sobie radzi. Więc lord Peter Wimsey, taki młody dandys, który niedawno wrócił z I wojny światowej i korzysta z uroków Londynu. Ale nie tylko chodzi do klubów, nie tylko się pokazuje. On także ma bardzo charakterystyczne zainteresowania. Otóż kolekcjonuje. Rękopisy, bądź też pierwsze wydania znanych książek. I mnóstwo pieniędzy przepuszcza na aukcjach. Ma też bardzo fajną mamę, i to jest jedna z najfajniejszych postaci w tej książce. Mam nadzieję, że mama Wimseya wróci w kolejnych powieściach. I on ze swoim służącym, lokajem zajmują się tym przestępstwem. Jest to bardzo skomplikowana zagadka kryminalna. Którą trzeba bardzo uważnie czytać, żeby niczego nie uronić, żeby wiedzieć o co chodzi. Bo nagle okazuje się, że oprócz tego, że znajdują tego trupa w wannie, to jeszcze ginie bardzo bogaty przedsiębiorca, który znika z domu i nie wiadomo, co się z nim dzieje, natomiast nie jest to jego trup. I ta akcja kryminalna. Rozwija się w dosyć dobrym tempie, ale jednocześnie, jako że jest to pierwsza część, też poznajemy postaci, które prawdopodobnie będą pojawiały się w kolejnych, kolejnych częściach. A widziałam, że już niedługo ukaże się następna książka z serii, czyli Zastępy Świadków. I tutaj mamy też na okładce jeszcze żółty tom, który będzie trzecią częścią tej serii. Mam nadzieję, że to się będzie dobrze w Polsce sprzedawało, że będziecie to czytać i że wydawnictwo zdecyduje się wydać wszystkie te powieści po kolei do samego końca. A co z tą Agatą Christie? Otóż ukazała się powieść pod tytułem Zniknięcie Pani Christie napisana przez Mary Benedict. I ta książka opowiada o takim epizodzie z życia znanej pisarki, kiedy zniknęła na 11 dni. I przez te 11 dni nie było wiadomo, gdzie ona się podziewa. Generalnie podejrzewano, że przeżyła załamanie nerwowe, być może popełniła samobójstwo, być może stało się jej coś, kiedy jechała samochodem, ponieważ jej samochód na światłach znaleziono w krzakach przy jeziorze, więc nie było wiadomo, czy Agata, na przykład, w szoku, po wypadku nie udała się w złą stronę i na przykład nie wpadła do jeziora. Zorganizowano bardzo, bardzo szerokie poszukiwania. Pisano o jej zaginięciu w gazetach. Ona wówczas nie była jeszcze bardzo, bardzo znaną pisarką. Miała już na swoim koncie kilka pierwszych książek, natomiast. Prawdopodobnie one nie były jakoś bardzo, bardzo mocno promowane, ona jeszcze nie była, wiecie, taką wielką gwiazdą kryminalną, natomiast już zaczynała być znana. I ta książka opisuje właśnie to zaginięcie, a dodam jeszcze, że Agata Christie w swojej autobiografii nigdy o tym nie wspomniała. Ona nigdy nie powiedziała, co robiła w ciągu tych 11 dni, więc jest to wielka, niewyjaśniona tajemnica i ta autorka tej książki proponuje pewne rozwiązanie. Otóż Mary Benedict uważa, że miało to bardzo ścisły związek z tym, jak układało się w małżeństwie z Archibaldem Christim, a dodam, że się nie układało. Wkrótce po tym zaginięciu Agata i Archibald wzięli rozwód. Ta powieść dzieje się w dwóch płaszczyznach czasowych. Pierwsza to właśnie okres, Zaginięcia Agaty, kiedy obserwujemy poczynania jej męża oraz to, jak organizuje policja i miejscowa ludność poszukiwania Agaty. A druga płaszczyzna czasowa to początki ich małżeństwa, a wcześniej nawet jeszcze okres narzeczeństwa, kiedy zakochali się na balu. On później wrócił z wojny i wzięli ślub. I jakim się w tym małżeństwie układało, jak jacy byli dla siebie nawzajem. Generalnie jest to książka obyczajowa. Także jeżeli nastawialibyście się, że będzie to książka bardziej kryminalna, to nie, mamy tutaj oczywiście pewną zagadkę kryminalną, o której nie będę wspominać, żeby za dużo nie zdradzić, ale przede wszystkim jest to historia miłości i nieudanego małżeństwa. Agaty Christie. Oczywiście dodam, że fabuła oparta jest na pewnych prawdziwych wydarzeniach, natomiast całe rozwiązanie tej zagadki zaginięcia Agaty, oczywiście, jest fikcyjne. I przeczytałam jeszcze jedną książkę o Agacie Christie. Napisała ją Karla Valentine. Książka nazywa się Morderstwo Nie jest takie proste. Trudno pokazać, o teraz widać. To okładka jest bardzo mocno złocona i opowiada o Agacie Christie jako o specjalistce od najnowszych technologii, nowinek związanych z kryminologią. Ponieważ Valentine sama z zawodu jest patologiem sądowym. Ona z racji swojego zawodu. Przyjrzała się książkom swojej ulubionej pisarce kryminałów, czyli Agaty Christie i zaczęła się zastanawiać, ile tak naprawdę Agata wiedziała na temat najnowszych odkryć w dziedzinie kryminologii i kryminalistyki. I okazuje się, że Agata wcale nie była cienka w te klocki. Ona bardzo dobrze. Orientowała się w najnowszych odkryciach, musiała to śledzić. Jak prawdopodobnie wiecie, Agata należała do takiego klubu, w którym zrzeszali się pisarze powieści kryminalnych. Była tam chyba jedyną kobietą, przynajmniej na początku. I oni prawdopodobnie bardzo mocno dyskutowali na te tematy, prawdopodobnie śledzili wszelkie odkrycia. I dzięki temu Agata bardzo dużo rzeczy wprowadziła do swoich powieści. Z racji swojego zawodu, ponieważ na początku, zanim stała się sławną pisarką, pracowała jako farmaceutka, jako technik farmaceutyki i świetnie znała się na truciznach. Stąd też tak wielu bohaterów jej książek umiera po zażyciu różnych trucizn. Ale Świetnie się też orientowała na przykład w odciskach palców, widziała, że można je zebrać nie tylko wtedy, kiedy przestępstwa zostawi odciski palców, lub, ale także kiedy zostawi je na przykład za pomocą rękawiczki. Orientowała się także w innych, bardziej zaawansowanych kwestiach kryminalistycznych. Na przykład rozbryzgi krwi czy grupa krwi, wszystko to jak stwierdza autorka tej książki, czyli Karla Valentine, tak naprawdę podawała bez błędów. Rzeczywiście Agata kilka razy się pomyliła w swoich książkach, co Valentine oczywiście była w stanie stwierdzić i nawet powiedziała, w których książkach, ale tak naprawdę ta autorka jest pod dużym wrażeniem tego, jak Agata Christie radziła sobie właśnie z taką wiedzą naukową dotyczącą kryminalistyki. Także, jeżeli jesteście ciekawi takiej tematyki, to bardzo Wam tę książkę polecam, bo autorka przytacza oczywiście przede wszystkim tutaj różne kryminały autorstwa Agaty Christie, ale także odnosi się do. Ważnych medialnych spraw kryminalnych, które były głośne w czasach, kiedy Agata żyła i o których musiała słys słyszeć, i które później miały swoje odzwierciedlenie w powieściach, które pisała. I słuchajcie, jak nam się ta Agata i Dorota łączą? Otóż okazuje się, że w tej książce zaginięcie pani. Christie, pojawia się Dorothy Els Sayers. Otóż ona przybyła na miejsce poszukiwań Agaty. Nie wiem dlaczego, być może, żeby nadać większego prestiżu temu wydarzeniu. Być może po to, żeby znaleźć sobie jakieś wątki do tworzonej aktualnie powieści. Trudno mi powiedzieć, ale te dwie postaci zetknęły mi się. W jednej książce. Więc wydaje mi się, że to bardzo fajny zbieg okoliczności, że akurat w tym samym czasie zdecydowałam się przeczytać te trzy książki, o których Wam dzisiaj powiedziałam. I tak, to są tylko trzy książki, o których Wam chciałam dzisiaj powiedzieć. Te dwie i ta tutaj. Mam nadzieję, że zainteresowałam Was ich treścią, że chętnie sięgniecie po. Tę fikcyjną opowieść o zniknięciu Agaty Christie, po tę opartą na naukowych faktach książkę dotyczącą kryminalistyki i kryminologii w powieściach Agaty Christie oraz po pierwszą, o pierwszą część serii kryminalnej z Peterem Wimseyem, która zaczyna się naprawdę bardzo zacnie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam Was już w przyszłym tygodniu. Pa 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 pa.